Barcelony. Witam Was, Jacek Filipowicz i Adam Łukowski, prosto z premiery Galaxy S9 i Galaxy S9 Plus. Widzicie, tam na górze jest. Zapraszamy na takie pierwsze wrażenia na gorąco. Pokażemy Wam pokrótce jeden i drugi model. Zobaczycie, czego się można spodziewać. A po specyfikacji oczywiście zapraszamy na mgsm.pl. Zapraszamy. I oto już w naszych rękach jest Samsung Galaxy S9 Plus, czyli ten większy z pary flagowców Samsunga zaprezentowanych dosłownie kilka minut temu na MWC w Barcelonie. Chwalono się przede wszystkim aparatem fotograficznym, tym ze zmienną przesłoną, prawda, jeżeli chodzi o sprzęt? Zgadza się z tym, że w modelu Plus mamy dwa aparaty. Tak, w modelu Plus jeden jest dwa. Szerokokątny, drugi standardowy i tu mamy dwie przesłony na stałe. Natomiast w modelu S9 ta przesłona jest ruchoma. Zmienna, jest ruchoma. Czyli tak jak, prawie tak jak w prawdziwym aparacie fotograficznym. No telefon, powiem szczerze, mnie trochę przypomina jednak poprzednią generację, bo utrzymano tą manierę stylistyczną. Ale wiesz co, z weź go do ręki, zobacz jaki on jest cieniutki. Zobacz. Szczerze? No nie wydaje mi się dużo cieńszy od poprzednika, ale... Ja mam S8 w tej chwili przy sobie, co prawda bez plusa, ale możesz porównać. No zobaczmy, porównajmy. Właśnie z ciekawości pokażemy Wam, jak te telefony obok siebie wyglądają. Bo ja mam wrażenie, że sporo zwężono ramki. No właśnie, widzisz, tak, zwężono ramki. Z tym, że to jest S8 bez plusa, tak? No i Jacek ma rację, tu muszę Jackowi przyznać rację, jest nieco smuklejszy, ale jeżeli chodzi o feeling, o takie trzymanie w dłoni, to jest podobnie. Teraz spróbuję, słuchajcie moi drodzy, pomacać, jak pasuje pod palec ten czytnik i powiem Wam szczerze, że jest nieco lepiej jak było. Chociaż tak. Mnie to poprzednie położenie nie przeszkadzało, przypomnijmy, był z boku. Ja S8 nie lubię ze względu właśnie na to, jaki jest czytnik i jak trzeba się napracować, żeby odblokować telefon odciskiem palca. Ale widzicie, ilu użytkowników, tyle opinii. Wydaje mi się, że ten ruch z przesunięciem jest o tyle dobry, że to jest takie miejsce klasyczne, stosowane przez większość producentów, więc no, będzie się łatwiej przyzwyczaić. Zlisowano diodkę i czujnik pulsu. To też jest dość istotne, to jest fajnie wkomponowane w taflę szkła, nie wystaje. Ramka aparatu no niestety nadal trochę wystaje, ale ja bym nie demonizował akurat w tym momencie już tej cechy. Głośnik. Jest USB-C, jest jack nadal jak... Tak, widać. Jest mini jack, ale właśnie chciałem powiedzieć jeszcze dwa słowa głośnika. Teraz są głośniki stereo, słuchajcie. Wreszcie coś, czego no, niektórym mogło brakować. Mnie akurat nie, bo ja nie słucham muzyki, ani nie oglądam filmów na głośnikach smartfonowych. Ktoś nam tu stołem telepie trochę. Przepraszamy za to. Ale no, ci, którzy oglądają na przykład filmy, powinni być zadowoleni, no bo głośniki są... prawie, że tak rozmieszczone, że mamy wrażenie już bazy stereo, bo jeden jest na górze, drugi w tym momencie na dole, także powinno być całkiem dobrze, jeżeli chodzi o odsłuch muzyki. No tutaj w tej hali, gdzie wszyscy oglądają, testują telefony, raczej tego nie sprawdzimy, ale przedstawiciele Samsunga już nam obiecali, za chwilę dostaniemy sample testowe, więc będziemy mieli któregoś z nowych Samsungów w testach. Także nie bałem się dowiedzieć, co sądzimy o tych telefonach. Tutaj kolega, którego serdecznie pozdrawiamy, podłożył nam już ten mniejszy model, czyli Galaxy S9. No cóż, to nie możemy za dużo ruszać, bo się rozjeżdża ostrość niestety przez te rozbłyski. No nam tutaj ktoś cały czas tym stołem, bo ja wiecie co, warunki są trochę polowe. No musicie nam to wybaczyć, ale błyszczy obudowa po prostu i dlatego nam się tak, rozjeżdża. Tak, poza tym, no ale dzięki temu, że ta obudowa błyszczy, to też widzicie, jak bardzo fajnie się szybko brudzi. Zostawia się odcisk. No ale to jest cecha wszystkich telefonów ze szklanymi pleckami. No ten jest na szczęście wodoszczelny. Oba Galaxy S9 są wodoszczelne, także no, no, powiedzmy, 60, zachowano tą taką dosyć pożądaną cechę w tych telefonach. Zachowano również gniazdko na kartę pamięci, ale wiecie co, mnie to trochę zaskoczyło, bo powiedziano, że jest obsługiwana karta o pojemności do 400 GB. Tak się mocno zastanawiam, dlaczego nie 512. Chyba się tego nie dowiemy, tak prawdę mówiąc. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikacje tych telefonów, no to cóż, zapraszamy na mgsm.pl. Zapraszamy na MGSM, natomiast warto wspomnieć jeszcze o tym, że Samsung dzisiaj się chwalił oprogramowaniem. Przede wszystkim Bixby, który jest w tej chwili dla Chin, Korei, jest w języku angielskim, no i angielski, czyli dla Kanady, nie wiem, Stanów na przykład, tak? I ten Bixby rzeczywiście już w tej chwili potrafi znacznie więcej, potrafi to, co zgodnie z obietnicami powinien potrafić właściwie od początku.
No, ale rozpoznaje towary na przykład. Tak, możecie sobie coś zeskanować i wyszuka wam w sklepie te towary, gdzie kupić wysyłkowo. No ale kurczę, tak, ale nadal nie po polsku. Słuchaj, no, ale zaproponuję makijaż na przykład kobitkom, tak? Z gotowych zestawów, żeby kobitka wiedziała, jak wygląda. Można sobie zrobić zdjęcie, czy zobaczyć się w kamerce z makijażem z gotowego zestawu z firmy, z którą akurat Samsung no ma umowę prawdopodobnie. No tak, ale wiesz, tak naprawdę wszystkie kobiety są piękne i makijażu nie potrzebują, ale przypomniałeś mi jeszcze jednej fajnej funkcji. Można sobie stworzyć animoji własne, jak to się u Samsunga nazywa? No właśnie, animowaną emotikonkę, ale z naszym własnym, osobistym pysiem. Wychodzi to czasem podobnie, czasem niepodobnie. Na pewno wam to pokażę, jak już będę miał telefon w ręku. Wychodzi niepodobnie. Na razie algorytm jest taki sobie i nie ma co liczyć na to, że się będzie podobnym do tego, co się stworzy. Natomiast do tego są jeszcze opcje customizacji dodatkowe. Można sobie własnego awatara dostosować po prostu do swojego wyglądu. No tak, i tą emotkę na przykład możecie wykorzystywać chociażby w komunikacji przez, dajmy na to, Messengera. Możecie sobie stworzyć kilka gotowych wzorów, tam uśmieszek, języczek, różne takie. Także no, pewnie będzie sporo zabawy. Zamiast gifów animowanych na przykład w sieciach społecznościowych. Ale wiecie, no dla mnie, jeżeli chodzi o Galaxy S, to podstawą jest aparat fotograficzny. No i tu się nic nie zmienia. Jest po prostu dobry, co najmniej dobry, genialny aparat robiący dobre zdjęcia. Wypróbujemy go, ale po prostu no, Samsung w tym momencie, wydaje mi się, podnosi poprzeczkę za każdym razem odrobinkę wyżej, chociaż umówmy się, przy tej cenie telefonów to już nie możemy mówić o tym, że coś robi złe zdjęcie. To znaczy ja z przyjemnością, powiem szczerze, wypróbuję S9, tą bez plusa, ze względu właśnie na tą ruchomą przesłonę, na tą, która jest w stanie oczywiście się dostosować do warunków oświetleniowych. Jestem ciekaw dlatego, że takie rozwiązanie jest stosunkowo rzadko spotykane w telefonach. Myśmy kiedyś mówili o bardzo tanim 30... Czekaj, jaki on miał numerek? Był z tego 5060 był rzeczywiście, to był taki feature phone z guziczkami, tak, ale miał bardzo dobry jak na tamte czasy. Co prawda tylko 5-modowy, ale świetne zdjęcia robił. Ja, szczególnie jak na swoją klasę i cenę, tak? Tutaj to też trzeba patrzeć po jakby przeznaczeniu telefonu. Drugi, o którym wiemy, to jest ta ostatnia klapka przeznaczona Samsunga wyłącznie na Chiny. W2018, przypomnijmy. Oni co roku wydają podobnego smartfona z kolejnym numerkiem. Ja go ubrudziłem już. Tak, no one się brudzą, po prostu się brudzą. To chyba musimy kończyć, bo już tak utytułaliśmy ten telefon, że za moment się zacznie lepić. No ale wiecie. Było miło. Obejrzeliśmy rzeczywiście nowe Samsungi. Są fajne, nie to żeby się rzeczywiście dużo różniły od poprzedniej generacji, tak jak Adam powiedział, ale rozwojowa. Są okay. Tak, nie było takiego jakiegoś strasznego zaskoczenia, że o Jezu, co oni zrobili, ale mamy kolejny jakby etap ewolucji Galaxy. Tym bardziej, że bardzo wiele rzeczy wyciekło jeszcze przed premierą, w związku z tym wiedzieliśmy, prawda, czego się spodziewać po prostu. No ale powiedzmy, to są takie nasze pierwsze wrażenia na gorąco. Obiecuję wam, że jak tylko dostanę sampla w swoje łapska, to zaraz jakiś tam materiał sporządzę i powiem wam no, trochę więcej o tym telefonie, bo teraz to tak na gorąco, tylko takie pierwsze wrażenie zaraz po konferencji. A sampla mamy obiecanego na jutro, także jest szansa, że stosunkowo szybko ten materiał się pojawi kolejny. Dobra, to dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Dzięki, żegnamy się na dzisiaj już z Barcelony. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Cześć.